witamy Państwa serdecznie. Barbara Janina Sochal, moja córka, współautorka wystawy Aga Sochal. Pokazujemy Państwu pracę z naszych ostatnich 2 lat, które były robione w czasie niezwykłym, w czasie pandemii, w czasie kryzysu, w czasie zamknięcia. Prezentujemy dzisiejsze prace w językach, które są naszym takim artystycznym wyrazem. Aga to są fotografie, moje natomiast jest malarstwo i ceramika. I prace te są swoistym rodzajem dialogu pomiędzy nami, matką i córką, ale też pomiędzy dwoma kobietami, dwoma członkami rodziny, która przez pandemię została odizolowana, podzielona w swoich własnych domach. Jest to też nasza opowieść o tym świecie, który się psuje, który trzeba troszeczkę załatać, pocerować. Tutaj macie Państwo przykłady moich 2 obrazów z całej serii cyklu Cerowanie Świata. I wracając do tego świata, który nam się troszeczkę rozpadł, kolejny przykład pracy, nieszczelność ze szczeliną pomiędzy poszczególnymi połowami globu. I na końcu cykl pracy Agi pod tytułem Czułości, gdzie Agnieszka sięga do siebie, do swojego własnego ciała, do szukania przestrzeni w tym, co jest jej takie bardzo, bardzo osobiste i własne. I już tak na koniec, podsumowując to całe przesłanie tej naszej wystawy, w końcu tematycznej czy też problemowej, to jest, nie ma czasu na wyjaśnienia, bo biegamy, spieszymy się. I ta pandemia spowodowała, że musieliśmy na chwileczkę się zatrzymać i pomyśleć trochę o tym naszym świecie, o relacji z innymi, troszeczkę inaczej.